Annuncio vobis gaudium magnum Abemus papam Dialog z Żydami Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 28 kwietnia 1999 roku. Dialog międzyreligijny, do którego zachęca list apostolski Tercio Milenio Adveniente, widząc w nim znaczący aspekt bieżącego roku, poświęconego szczególnie Bogu Ojcu, dotyczy przede wszystkim Żydów, naszych starszych braci, jakich nazwałem przy okazji pamiętnego spotkania ze wspólnotą żydowską miasta Rzymu. 13 kwietnia 1986 roku. Zastanawiając się nad naszym wspólnym dziedzictwem duchowym, drugi Sobór Watykański, zwłaszcza w deklaracji Nostra Aetate, nadał nowy kierunek naszym relacjom z religią żydowską. Należy coraz bardziej zgłębiać to nauczanie, a jubileusz roku 2000 może stać się znakomitą okazją do spotkania. Możliwie w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla wielkich religii monoteistycznych. Wiadomo, że począwszy od pierwszych wieków kościoła, aż do naszych czasów, stosunki z braćmi Żydami były niestety trudne. Jednakże w tej długiej i powikłanej historii zdarzały się też okresy spokojnego i konstruktywnego dialogu. Przypomnijmy w tym kontekście znamienny fakt, że pierwsze dzieło teologiczne zatytułowane Dialog. To polemika filozofa i męczennika Justyna żył w II wieku z Żydem Tryfonem. Należy również wspomnieć o obecności silnego nurtu dialogowego we współczesnej literaturze neożydowskiej, który wywarł wielki wpływ na myśl filozoficzno-teologiczną XX wieku. Oparte na dialogu stosunki między chrześcijanami i Żydami wyrażają nie tylko ogólną wartość dialogu, między religiami, lecz również wspólnie przebytą drogę prowadzącą od Starego do Nowego Testamentu. Chrześcijanie i Żydzi dzielą długi rozdział historii zbawienia, bowiem w odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich wiara żydowska jest już odpowiedzią na objawienie Boże w Starym Przemierzu. Historie te rozjaśnia liczna rzesza świętych osób, których życie świadczy o tym, że posiadały w wierze dobra, których się spodziewały. Właśnie list do Hebrajczyków uwypukla tę odpowiedź wiary na przestrzeni dziejów zbawienia. Również i dzisiaj odważne świadectwo wiary powinno charakteryzować współpracę chrześcijan i żydów w głoszeniu i realizowaniu zbawczego zamysłu Bożego wobec całej ludzkości. Jeśli ten zamysł jest następnie interpretowany w sposób odmienny w tym, co dotyczy przyjęcia Chrystusa, Oznacza to oczywiście, że istnieje zasadnicza rozbieżność leżąca u samych podstaw chrześcijaństwa, jednak nie eliminuje faktu, że pozostaje wiele wspólnych elementów. Pozostaje zwłaszcza obowiązek współpracy, by życie ludzkie było coraz bardziej zgodne z planem Bożym. Wielki jubileusz, nawiązujący właśnie do żydowskiej tradycji, lat jubileuszowych. Podkreśla pilną potrzebę tego wspólnego działania na rzecz przywrócenia pokoju i sprawiedliwości społecznej. Uznając zwierzchnictwo Boga nad całym stworzeniem, a w szczególności nad Ziemią, wszyscy wierzący wezwani są do wyrażania swej wiary przez podejmowanie konkretnych działań, by chronić świętość ludzkiego życia we wszystkich jego formach oraz bronić godności każdego brata i każdej siostry. Rozważając tajemnice Izraela i jego nieodwołalne powołanie, chrześcijanie zgłębiają również tajemnice swoich korzeni. W źródłach biblijnych, dzielonych wraz z braćmi Żydami, znajdują elementy, które są im nieodzowne, by żyć własną wiarą i ją pogłębiać. Dostrzegamy to na przykład w liturgii, tak jak Jezus, którego Łukasz przedstawia nam w chwili, gdy w synagodze nazaretańskiej otwiera księgę proroka Izajasza, Podobnie i Kościół korzysta z liturgicznego bogactwa narodu żydowskiego. Kościół układa liturgię godzin, liturgię słowa, a nawet strukturę modlitw eucharystycznych zgodnie z wzorami tradycji żydowskiej. Niektóre wielkie święta, jak Pascha i Pięćdziesiątnica, nawiązują do żydowskiego roku liturgicznego i stanowią znakomitą okazję, by wspomnieć w modlitwie naród wybrany i umiłowany przez Boga. W dzisiejszych czasach dialog wymaga, żeby chrześcijanie byli bardziej świadomi tych elementów, które nas łączą. Podobnie jak przyjmujemy przemierze, które nie zostało nigdy odwołane, tak również należy uznawać wewnętrzną wartość Starego Przymierza, nawet jeżeli pełnego znaczenia nabiera ono w świetle Nowego Testamentu, i zawiera obietnice, które spełniają się w Jezusie. Czyż to nie właśnie wyłożenie żydowskiego Pisma Świętego w nowym świetle przez Jezusa rozpaliło serca w uczniach Zemaus, pozwalając im rozpoznać zmartwychwstałego, gdy łamał chleb? Nie tylko wspólne dzieje chrześcijan i Żydów, lecz zwłaszcza ich dialog musi być ukierunkowany ku przyszłości stając się, jeśli tak można powiedzieć, pamięcią przyszłości przypomnienie smutnych i tragicznych faktów przeszłości? może otworzyć drogę do odnowionego poczucia braterstwa, owocu Bożej łaski oraz do działania, aby zatrute ziarna antyjudaizmu i antysemityzmu nie zakorzeniły się już nigdy w sercu człowieka. Izrael, naród, który buduje swą wiarę na obietnicy złożonej przez Boga Abrahamowi, staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Wskazuje na Jerozolimę. Jako symboliczne miejsce eschatologicznego pielgrzymowania narodów zjednoczonych w uwielbieniu najwyższego. Mam nadzieję, że u progu trzeciego tysiąclecia szczery dialog między chrześcijanami i Żydami przyczyni się do stworzenia nowej cywilizacji, opartej na jedynym Bogu, świętym i miłosiernym, która ukształtuje ludzkość pojednaną w miłości. Pateroszty.

da noi soli e dimitte noi serenità nostra, circuite nonostri vittimi, debitori bus nostri, e te non si induca in tentazione, se liberano non